Ja chciałam powiedzieć, że rok temu Ewa się o mnie modliła i oszacowałyśmy, oceniłyśmy i wystawiłam na wszelką ocenę mojego byłego męża. Dotarła do mnie też informacja, że muszę się o niego modlić, bo to nie jest tak, to nie było łatwe. Tak, najpierw był żal, że to moja wina, potem, że jego wina, ale modliłam się. Za każdym razem, kiedy przychodziła mi myśl mojego byłego męża, to się o niego modliłam. Wczoraj stanęliśmy do podziału majątku i wszystko wyszło lepiej niż było, bo okazało się, że jak się zaczęłam za niego modlić, to mamy z czego spłacić.